Zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, chciałbym zapytać i poprosić jednocześnie osoby, które w dniach, które są za nami, które się kończą dzisiaj, oddały swoje serce, swoje życie powierzyły Jezusowi. Czy macie odwagę powstać? Chwała Jezusowi! Halleluja! W Piśmie Świętym czytamy, że kiedy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. Wczoraj ktoś powiedział, że w niebie jest uczta, bo to nie jest jeden grzesznik, ale popatrzcie, wiele osób, które oddało swoje życie Jezusowi. Więc wierzę również, że dzisiaj Bóg będzie do nas mówił, bo to jest początek.
oddajesz swoje życie Jezusowi, ale teraz co dalej? Jak dalej żyć, żeby zwyciężać? Amen? Żeby być zwycięzcą. Będziemy dzisiaj o tym mówić. Dziękuję wam bardzo za odwagę cywilną, bo kiedy wyznajemy publicznie swoją wiarę, to ją deklarujemy, że nie wstydzimy się Ewangelii Bożej, jak mówi apostoł Paweł. Możesz usiąść. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Bożej, mówi apostoł Paweł, gdyż jest ona mocą dla każdego wierzącego. Amen? 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 Trochę lepiej. Przyzwyczaiłem się do większego spontanicznego odpowiadania, bo wczoraj rzeczywiście bardzo spontanicznie reagowaliśmy na słowo. Że dzisiaj zachęćmy się nawzajem i powiedzmy jeszcze raz aleluja. Aleluja! Bóg jest dobry. Pomódlmy się przez moment nad słowem, które będziemy zwiastować. Ojcze, proszę Ciebie teraz o Twoje namaszczenie, uprawomocnienie, posłanie tego przekazu słowa, który będzie dzisiaj zwiastowany. Panie, proszę Ciebie, aby nasze serca były otwarte, aby nasze umysły były otwarte, aby nasze zrozumienie tego, co Duch mówi przez Twoje słowo, było dzisiaj pełne i było w stanie uchwycić Twoją prawdę, która wyzwala, prawdę, która wyposaża, prawdę, która prowadzi. W imieniu Jezusa Chrystusa powiedzmy wszyscy. Amen. Amen. Czy zdarzyło wam się znaleźć w takim miejscu swojego życia, a może zdarza wam się, że zadajecie sobie pytanie, co dalej? Co dalej? Są pewne etapy w naszym życiu, w których zadajemy sobie pytanie, co dalej? Ale często tym pytaniom, tej refleksji, co dalej, towarzyszy jeszcze jedna rzecz. Towarzyszy lęk. Czy zdarzyło ci się kiedyś nie móc zasnąć, bo natłok problemów, które oplotły twoje życie, nagle wydał ci się tak wielki, że lęk przed następnym dniem odbierał ci sen. Zdarzyło wam się tak? Czy są chwile często w naszym życiu, kiedy nie potrafimy podjąć decyzji dlatego, że się boimy? Boimy się podjąć decyzję, bo nie wiemy, jaka będzie konsekwencja tej decyzji. Boimy się złych konsekwencji, złych decyzji. Czy w swojej drodze za Bogiem, kiedy wy rozpoczynacie, oddając swoje życie Jezusowi, wierząc, ja wierzę, że Bóg będzie was prowadził, ale wielu z nas rozpoczęło drogę z Bogiem, a może jest ktoś, kto jeszcze nie rozpoczął drogi z Bogiem, dlatego że może boi się rozpocząć drogę z Bogiem. Czy w tej wędrówce możemy czuć się bezpieczni? Kochani, człowiek jest przekorną osobą i bardzo często jest tak, że kiedy wszystko jest w porządku, to wszystko jest w porządku. To wtedy nie potrzebujemy kogokolwiek do tego, żeby nam pomagał. Nawet nie potrzebujemy często Boga. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzi próba w naszym życiu, wtedy nagle zwracamy się do Boga o pomoc. Jestem świadkiem, jak bardzo często wielu ludzi, którzy kiedyś poznało Pana Jezusa, ale potem w całym zawirowaniu swojego życia odeszli od Boga, żyli swoim życiem przez wiele lat, nagle pojawiają się i mówią, pastorze, czy pastor mnie pamięta? Ja 20 czy 15 lat temu byłam w tym kościele, ale moje życie się potoczyło inaczej i odeszłam z kościoła, ale pastorze, nigdy nie odeszłam od Boga. Wtedy ja sobie często myślę, tak, znam to.
Nie mówię tego, ale wiem, nie odeszłaś od Boga. Rozumiem. Ale dlaczego przyszłaś? Bo już nie mogę tak dalej żyć. A co się stało? Mam guza na tarczycy. Lekarze zdiagnozowali nowotwór. Czy może się pastor o mnie pomodlić? Ja już będę chodziła teraz do kościoła. Widzicie, takie sytuacje mają miejsce w naszym życiu, prawda? Człowiek jest taki przekorny. Ale ja nie mówię do tych, którzy odeszli. Ja mówię do tych, którzy przyszli, którzy są, którzy trwają. I często jest tak, że towarzyszy naszemu życiu pewien lęk przed tym, co będzie jutro. Czy zdarzyło wam się coś takiego kiedyś? Bądźmy szczerzy, jako ludzie wierzący, bo my często przyjmujemy taką postawę, że nie wypada przyznać się do tego, że się boję. Ale iluż to z nas każdego dnia podejmuje wyzwania, które przynoszą nam obawę, co będzie jutro. Zgodzicie się z tym? I musimy się do tego przyznać. Jeżeli chcemy być szczerzy wobec Boga, to musimy powiedzieć, że rzeczywiście zdarza się często tak, że mam obawy, mam lęki przed tym, co będzie jutro. No właśnie, czy to jest uzasadnione? Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam o czymś, co wyzwoliło również moje życie. Kiedy byłem młodszy, świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni, niedoświadczony, który musiał się wiele uczyć jeszcze, a myślał, że już wszystko wie, bo tak się złożyło, że moje życie, akurat jeśli chodzi o studia i później po studiach, w warunkach polskich, że tak powiem, było życiem całkiem wygodnym ze względu na to, że na samej uczelni miałem bardzo dobre notowania i już będąc na drugim roku zaproponowano mi pracę na uczelni, pracę naukową. W związku z tym byłem jakimś wyjątkiem w tej całej masie studentów i wydawało mi się, że ja już wszystko wiem. Więc kiedy rozpoczynałem zajęcia ze studentami jako 24-latek i miałem przed sobą ludzi 40-50-letnich na studiach zaocznych czy młodszych na studiach dziennych, to wydawało mi się, że jestem mądrzejszy od nich i że wszystko wiem najlepiej. Bardzo często przychodziłem do domu i przeżywałem strasznie, jak ci studenci zaoczni, jacy oni mają mierny poziom. Ale też i w swoim życiu rysowałem pewną przyszłość. Musiałem mieć zawsze 3 scenariusze. Scenariusze, które dawały mi poczucie bezpieczeństwa. Sam sobie je układałem, chociaż byłem wierzącym człowiekiem. Ale kiedy wyobrażałem sobie, że któryś z tych scenariuszy upadnie, to ja upadnę razem z nim. I zaprowadziły mnie te scenariusze do miejsca, w którym zacząłem przeżywać depresję. Ze zwykłej troski o byt. Do tego stopnia, że bałem się z polskiej służby zdrowia. Wyobrażacie to sobie? Bałem się polskiej służby zdrowia. Myślałem sobie, jeżeli ja zachoruję, to przecież ja tam nie będę wyleczony. Przed wami stoi dzisiaj inny człowiek, który nie ma scenariuszy, który nie boi się polskiej służby zdrowia, który musiał przerobić lekcję w swoim życiu, lekcję, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, lekcję, którą musi każdy z nas przeżyć, żeby stać się dojrzałym i żeby poczuć się bezpiecznie. Zrozumiałem, co Bóg chce w moim życiu. A jeśli Bóg coś chce w moim życiu, jeżeli zrozumiesz, co Bóg chce w twoim życiu, poczujesz się bezpiecznie. Bo dopóki nie zrozumiesz, czego Bóg chce w twoim życiu, czego oczekuje od ciebie i co ci daje, nie będziesz mieć poczucia bezpieczeństwa. Będziesz zawsze opierać się na swoich własnych zdolnościach, umiejętnościach i planach i scenariuszach, które sobie rysujesz. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i zobaczmy, co Bóg chce.
co Bóg chce w naszym życiu. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 2. Jest tam takie zdanie w tym rozdziale 2, które modlę się, aby Duch Święty głęboko włożył w nasze serce dzisiaj. Och, powiesz, ja wiem, że Bóg chce, ale ja mam swoje życie, ja mam swoje zmagania, ja mam pracę, którą muszę ogarnąć i nie wiem, czy chciałbym lepszą pracę. O, ja mam schorowaną żonę, ja mam schorowanego męża, ja sam borykam się z chorobami. Nie starcza mi do pierwszego, mam wiele problemów z ludźmi. Ja wiem, co Bóg chce, ale ja sam nie potrafię tego rozwiązać. Możesz tak mówić, tak wiele osób mówi. Pastorze, co mam zrobić? Bracie, co mam zrobić? Siostro, co mam zrobić? O, już nie daję rady. Ale czy rozumiesz, co Bóg chce? Czy rozumiesz, co Bóg chce dla każdego z nas? Werset 4. Tam jest napisane, że Bóg czegoś pragnie. I musisz w to miejsce włożyć siebie. Powiesz, och, ja wiem, że wszyscy ludzie, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale kto to są ci wszyscy ludzie? Ty. Wszyscy ludzie, to ty. Tak? Amen? Wszyscy ludzie, podnieście ręce. Kochani jesteście. Wszyscy ludzie, to my. I teraz zmieńmy ten werset. Tak jak Bóg, taką Bóg ma intencję, który chce. Jak masz na imię? Aby Wojtek. Nazwisko. Aby Wojtek Wieja był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Przeczytajmy teraz razem ten werset i w miejsce wszyscy ludzie powiedzmy swoje imię i nazwisko. Który chce, abym był zbawiony i do poznania prawdy. Brzmi inaczej? Kiedy zrozumiesz, czego Bóg pragnie od ciebie, to zrozumiesz, że Bóg nie pragnie od ciebie, żebyś stawał na głowie i robił rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić. Ale zrozumiesz, że to Bóg pragnie, abyś ty był w miejscu, którym On chce, abyś był. Amen. Będziemy jeszcze wracać do tego wersetu, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 8. Nie wiem, czy wam się zdarza podróżować polskimi drogami, ja nie mówię o autostradach, bo autostrady to są jeszcze gorsze, ktoś powiedział. Nie, autostrady są już właściwie, można powiedzieć, no nie wiem, czy one są polskie, no są na polskiej ziemi w każdym razie, ale są autostradami. Na autostradach jedziemy i w miarę możemy czuć się, jako kierowcy, teraz abstrahuję od tego, że jesteśmy kim? Wierzącymi ludźmi, bezpiecznie, w miarę bezpiecznie. Ale są polskie drogi, nie wiem, czy znacie polskie drogi. Po polskich drogach jeździ się mniej więcej tak. Z jednej strony motocykliści, których coraz więcej się pojawia. Z drugiej strony dużo zakrętów.
z trzeciej bardzo wąskie, tak? I ci szaleni kierowcy. I jeszcze rowerzyści, a wieczorem piesi. I jeszcze tiry. I afurmanki jeszcze. I traktory, jak już furmanki, to i traktory. A więc zobaczcie, polskie drogi to jest takie doskonałe, to jest takie miejsce, taki poligon, który próbuje naszą wiarę. Jeśli wjeżdżasz na polską drogę, to musisz wierzyć, że dotrzesz do celu. Więc jeszcze raz, nie mówię o autostradach, nie mówię o drogach szybkiego ruchu, mówię o polskich drogach. Tych, które były zbudowane dla kilkuset tysięcy samochodów maksymalnie. Tak jak słyszeliśmy, 325 tysięcy samochodów było w 1989 roku. W tej chwili jest ich 9 milionów. Więc te polskie drogi to jest taki poligon naszej wiary. I kiedy wsiadasz do samochodu i wiesz, że musisz jechać polskimi drogami, to bardzo często pojawia się pytanie, czy dojedziesz. Tak jest z naszym życiem. Życie nasze wygląda często jak polskie drogi. Zgodzicie się z tym? Wsiadasz do samochodu, który nazywa się twoje życie i nie wiesz, gdzie skończy się twoja podróż. Na którym zakręcie, w którym miejscu. Sam nie wiesz. Czy zdarzyło wam się bać o swoje życie? Czy zdarzyło wam się lękać przed tym, co was spotka jutro? Chciałbym się zapytać, czy ktoś z was ma odwagę przyznać się, że myślał o swoim zdrowiu, będąc zdrowym, myślał o swoim zdrowiu w kategoriach, że mogę zachorować na raka albo inną chorobę? Chwała Bogu, że są odważni. Ja się też przyznam. Kiedy mój ojciec zmarł na raka wątroby i dowiedziałem się, że moja babcia zmarła na raka wątroby, jego matka, i jego siostra zmarła na raka wątroby, to w pewnym momencie przyszedł do mnie szatan i powiedział, ty też umrzesz na raka wątroby. I przestało być wesoło. I w pewnym momencie zacząłem odliczać lata. Do tego miejsca, w którym mój ojciec zmarł, pomyślałem sobie, ja też nie przeżyję dłużej. Każdy z nas ma takie chwile. Czy to jest normalne? Z punktu widzenia ludzkiego to jest normalne. Z punktu widzenia Bożego można, z punktu widzenia Boga, z punktu widzenia nas wierzących, nie powinniśmy się temu poddawać. Lęk i strach będzie nam towarzyszył. Wyzwania będą nam towarzyszyć. Polskie drogi będą w naszym życiu. Kiedy zostałeś uwolniony z nałogu, Andrzejku, czy miałeś chwilę, kiedy bałeś się, że znowu do niego wrócisz? Czy wracałeś do niego? Czy to, czego się bałeś, znowu cię dopadło? Często jest tak, że to, czego się boimy, to nas dopada i to nas pokonuje. Słyszeliście to stwierdzenie? Tak, Job miał. Dlatego przeczytajmy 8 rozdział Ewangelii Mateusza od 20 do 27 wersetu i zobaczmy historię, którą opisuje Ewangelista Mateusz, która jest pewnym wydarzeniem, opisuje pewne wydarzenie, które miało miejsce z uczniami i Panem Jezusem i ono pokazuje, jaką powinniśmy zająć postawę. Kto tutaj jeszcze raz? Przyjąłeś Pana Jezusa, dałeś Mu swoje życie. Boisz się teraz, co będzie dalej? Boisz się. Odczuwasz lęk. A Ty? Też się boisz. Co dalej? No bo to jest takie trochę jakby nie z tej ziemi, nie? Tutaj jest fajnie, ale wrócisz do swojego życia. I co dalej? Czy lęk jest czymś naturalnym? Czy powinniśmy się bać? W Ewangelii Mateusza w 23 wersecie
poniżej w 8 rozdziale czytamy następujące słowa. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie Jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go z słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Ja wiem, na co zwróciliście uwagę. Na co zwróciliśmy uwagę, często zwracamy na jedno słowo tutaj, które się pojawia. Jakie? Ale tu jest to słowo użyte jak? A wiedziałem, że na to zwrócicie uwagę, a ja nie będę na to zwracał uwagi dzisiaj. Jezus mówi do uczniów małowierni, to wiemy. Ale co ta historia nam opowiada? Pozwólcie, że zanim do tej historii dojdziemy, opowiem historię ze swojego życia. 2 lata temu mieliśmy wyjechać na pierwszą konferencję poza Słupskiem, konferencję w ramach misji Wolni w Chrystusie, na której mówimy o świecie duchowym, o walce duchowej i uczymy ludzi, jak walczyć duchowo, aby przeciwstawiać się mocom ciemności. I postanowiliśmy z wiarą, umówieni z pewną grupą wierzących ludzi, że zorganizujemy na wschodzie Polski konferencję. Ale był jeden warunek, że cały koszt konferencji poniesiemy my jako misja. Koszt ten opiewał na kwotę wielu tysięcy złotych. Wielu tysięcy złotych. Musieliśmy zabrać ekipę składającą się z 2 samochodów, 2 busów, cały sprzęt, salę wynająć, przygotować całą logistykę. 16 osób musiało przyjechać. I to wszystko wymagało olbrzymich kosztów. I na początku mieliśmy zapał i wiarę, że to się stanie. Ale tydzień przed konferencją, kiedy wszystko było już dopięte organizacyjnie, brakowało jednego. Brakowało 8 tysięcy złotych. I miałem ostatnią odprawę z zespołem, z ekipą misji. I od samego rana zacząłem walczyć ze sobą. A tak naprawdę to walczyłem z tym, który nie chciał, żebyśmy tam pojechali. Ale wiecie, to się tak przełożyło, że miałem tak silną presję, że w pewnym momencie poddałem się jemu i powiedziałem: dobrze, zrezygnujemy, nie pojedziemy. Walczyłem sam z sobą, a tak naprawdę walczyłem z przeciwnikiem. Rozumiałem, że to jest walka duchowa, niemniej stan konta wskazywał na to, że my nie mamy za co pojechać. I w poniedziałek, 4 dni przed wyjazdem, mamy odprawę. Zastanawiałem się, co moja ekipa powie, co ludzie na to powiedzą, którzy się tak bardzo przygotowywali, którzy włożyli całe swoje serce w zorganizowanie tej konferencji. Co oni powiedzą? Wiecie, to jest dla osoby, która prowadzi taką misję, to jest wyzwanie. Największy stres to jest powiedzieć ludziom, że nie pojedziesz. Jak im wytłumaczyć, kiedy uczę ich na temat wiary, a teraz mam im powiedzieć, że nie pojadę, że nie jedziemy, że odwołujemy to wszystko. Wziąłem moich liderów najpierw. 4 liderów. Zostawiliśmy ludzi w głównej sali, poszliśmy do biura. Posadziłem ich przed sobą i mówię: kochani, mamy puste konto. Nie zebraliśmy tych środków. Nie pojedziemy. Zamurowało ich. Patrzą i nie wierzą, co ich lider mówi. I w pewnym momencie odzywa się jeden, potem drugi, potem trzeci. Nie, nie, pastorze, my się nie zgadzamy. Ja spuściłem głowę.
i słucham, co oni mówią. A oni mówią, jeżeli Ty nas uczysz wiary, jeżeli Ty mówisz, że Bóg zaopatruje, to my dzisiaj nie zgadzamy się z Twoją decyzją. To my dzisiaj nie zgadzamy się z tym, co Ty mówisz. Zawsze się z Tobą zgadzamy, ale z tym się nie zgodzimy. Pojedziemy. I Bóg zaopatrzy. I wyobraźcie sobie, 4 dni, w ciągu 4 dni zebraliśmy 8 000 zł. Ludzie, którzy nie wiedzieli o tym, przyszła pewna kobieta na drugi dzień do jednego z liderów i mówi, wręcza kopertę, mówi, chciałam się przyłożyć do waszej misji. A w tej kopercie było 2 000 zł. A ta kobieta zarabia 1500 zł. Była w pracy sezonowej za granicą, zarobiła trochę pieniążków i z tego, co zarobiła, odłożyła, aby nas wesprzeć. Ktoś inny przelał na konto. Ktoś inny jeszcze doniósł. W środę zebraliśmy uzupełniającą kolektę i zebraliśmy wszystkie środki, które były potrzebne. I powiem Wam więcej. Kiedy byliśmy na konferencji, wróciliśmy z niej, na koncie zboru zostało jeszcze z naddatkiem. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo tak wygląda nasze życie, kiedy podejmujesz decyzję pójść za Jezusem. To potem przychodzą chwile zwątpienia, przychodzi lęk. Co się stanie jutro, prawda? Nasze życie nie wygląda tak pięknie kościelnie. Wiecie, kiedy nasz brat śpiewał i wielu z nas płynęły łzy, to zanim zaczął śpiewać, powiedział bardzo ważną rzecz. Powiedziałeś rzecz, która jest istotna. Nie doceniamy tego, co mamy. Nie doceniamy tego, że płynie woda z kranu. Mamy misję na Mołdawii i tam jeździmy od czasu do czasu, jeżdżą nasi misjonarze. Też miałem tam przywilej być. I kiedy odwiedzaliśmy wioski, gdzie są ludzie wierzący. Ci ludzie wierzący mieszkają w takich warunkach, w których Polska była w XIX wieku. Woda bieżąca jest doprowadzana wężami jakimiś takimi plastikowymi ze studni z ulicy zewnątrz. Zimą jak zamarznie, to trzeba nosić w wiadrach. Ale ci ludzie, gdybyście widzieli ich, jak oni dziękują Bogu za to, że żyją, za to, że mają chleb, za to, że mogą mieszkać w takich warunkach, w jakich mieszkają, ale mogą mieszkać i oddają Bogu chwałę, uczą nas zaufania Bogu. Mnie ta sytuacja, o której Wam opowiedziałem, również nauczyła tego, że Bóg jest Bogiem, który jeżeli coś zaplanował w naszym życiu, to On to dokończy. Więc wróćmy teraz jeszcze raz, zanim będziemy mówić o tej historii z Panem Jezusem, wróćmy do tego fragmentu, w którym apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, Bóg chce, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To znaczy uzdrowieni, uwolnieni, wybawieni. Amen? To nie ja chcę, żebyś ty był zbawiony, uwolniony, uzdrowiony i przestał pić. To nie ja chcę. To Bóg chce. To Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. Amen? To Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą mieli tego świadomość. Wiecie, powiecie, pastorze, a to trochę nie za późno, ty się zorientowałeś, że Bóg tak działa? Nie miejcie o mnie złego zdania. Ale kiedy jesteś w walce duchowej, zawsze masz doświadczenia. To było dla mnie wielkie doświadczenie i wielkie wybawienie. Amen? Jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Kiedy pastorzy zamykają drzwi swoich mieszkań czy swoich biur i zaczynają modlić się albo zaczynają przeżywać wasze problemy, to też nie jest łatwo wcale, prawda? Nie widzimy często tego, ale nie będę o pastorach mówił. Bóg chce.
I teraz musisz zrozumieć, że Bóg chce. A skoro Bóg chce, to może. Amen, powiecie? Ale potrzebuje czegoś. Potrzebuje naszej współpracy. Więc teraz wróćmy do tego fragmentu. Popatrzmy, Pan Jezus, postaram się mówić krótko. Macie czas? Wy tak, a reszta? Pan Jezus wsiadł do łodzi, a za nim poszli Jego uczniowie. Kochani, co było celem Pana Jezusa w tym momencie, w tej historii? Wyspać się. Odpocząć. Odpocząć od ludzi. Tak, ale to był na pewno Jego, to była Jego ludzka taka potrzeba. Natomiast celem tego, że wsiadł do łodzi, nie było się może wyspać, chociaż łódź bujała, więc Pan Jezus spokojnie, dobrze się poczuł i zasnął, był zmęczony. I nie będzie nadduchować, tak. Ale celem tego, że wsiadł do łodzi, nie było bujanie się na falach morza, tylko było przeprawienie się na drugi brzeg. Tak? Z punktu A do punktu B. Pan Jezus miał cel. Czy cel, który ma Pan Jezus, możemy nazwać wolą Bożą? Czy wola Boża to Boży cel? Tak. Wola Boża to Boży cel. Więc jeżeli Bóg zaplanował, że Jezus z uczniami przeprawi się z jednego brzegu na drugi, to Bóg to zaplanował i Bóg to wykona. Jeżeli Bóg zaplanował Twoje zbawienie, jeżeli Bóg zaplanował, że chce, abyś był zbawiony, to Bóg wykonał, to Bóg objawił swoją wolę i wykona ją do końca. Niezależnie od tego, co ty sobie myślisz. Zgodzicie się z tym? Kiedy wsiadam do samochodu i wiem, że mam jechać polskimi drogami, zadaję sobie pytanie, oprócz tego, że się modlę, co jest wolą Bożą? Czy wolą Bożą jest, abym dojechał do Ustronia i usługiwał, przejechawszy całą Polskę? Czy to nie jest wola Boża? Jeśli to nie jest wola Boża, to mam problem. Ale jeśli to jest wola Boża, to nie mam problemu. To cokolwiek będzie na drodze, znajdę się w Ustroniu? Nie ma wyjścia. Znajdę się w Ustroniu. Dobrze, te małe odcinki potrafimy zrozumieć. Ale teraz niektórzy z was powiedzieli, odwagę mieli przyznać się, myślałem o swoim życiu w kontekście choroby. Jeśli ja wierzę, że Bóg powołuje człowieka, jeżeli wierzysz, że Bóg powołuje człowieka, czy wierzysz, że Bóg ma cel dla tego powołania? Amen. Czy Bóg, powołując człowieka tu na ziemi, ma cel dla niego? Czy ten cel jest celem, który jest bezpiecznym celem? Amen. I popatrzcie, sami się ewangelizujemy teraz. Więc kochany bracie Jacku, powinieneś to usłyszeć. I to usłyszałem. Jeżeli Bóg zaplanował, że masz mówić i uwalniać ludzi na wschodzie Polski, to będziesz to robił. Bez względu na to, co widzisz. I Bóg mi to pokazał. Jezus miał cel przeprawić się z jednego brzegu na drugi. Ze swoimi uczniami. I cokolwiek by się miało wydarzyć, Jezus nie miał zamiaru się cofnąć. Miał zamiar dopłynąć do celu. Ta droga, ten dystans, to jest tak jak nasze życie. I teraz powiem, czy strach, który towarzyszy wierzącym ludziom, czy ten lęk, który we mnie towarzyszył, z czego on wynikał? Czy on wynikał z natury Boga we mnie? Czy wynikał z mojej cielesności i wynikał z walki duchowej?
z tych dwóch rzeczy. Tylko, zawsze, kiedy przychodzi lęk, on nie wynika z tego, że Duch Święty jest w tobie. On wynika z tego, że twoje ciało, twoja cielesność, twoja stara natura poddaje się okolicznościom, które widzi i w ten sposób zaczyna reagować. Zaczyna reagować strachem. Bo jeżeli mój duch jest połączony z Duchem Bożym, to on zawsze będzie miał właściwą komunikację i właściwy radar nastawiony. Amen? Kiedy, wiecie, kiedy płyniesz statkiem, to dzisiaj masz urządzenia, które nazywają się GPS. Kiedy jesteś na otwartym morzu i nie widzisz, dokąd masz płynąć, GPS pokazuje ci drogę, tak? Zdarzyło mi się być na otwartym morzu i zdarzyło mi się wpłynąć pewnego razu na poligon z jednym jeszcze kolegą. Płynęliśmy jachtem i ten kolega był doświadczonym kapitanem, dowódcą jednostek wojskowych, marynarki wojennej, już na emeryturze. I mówi, wiesz, płynęliśmy z Kołobrzegu, mówi, wiesz co, damy radę. Jakoś przeskoczymy, bo oni w przerwie mają w części B poligonu przerwę, w przerwie obiadowej. No to my wyskoczyliśmy, zaufałem mu. Z punktu A do punktu B. Piękne słońce świeciło, był maj. I on siedział za sterem, a ja podziwiałem widoki, 10 mil od brzegu, czyli nie było widać brzegu, było tylko morze. Wiecie, to jest niesamowite uczucie. Dzwoni telefon komórkowy, a ja w tym czasie w oddali, bardzo daleko, takie malutkie stateczki, widziałem jakieś stateczki, które się tak przemieszczają. Dzwoni telefon, to moja kochana żona i mówi, gdzie ty jesteś? A ja mówię, na morzu. A ona mówi, a czy ty wiesz, że w radio mówią, że jest ostre strzelanie na poligonie? Ja mówię, kochanie, poczekaj, poczekaj, bo podpływają jakieś okręty. Cztery ścigacze ustawiły się w odległości 50 metrów od naszego jachtu 8-metrowego. I przez megafon odzywa się dowódca i mówi, jacht, chata, odwróćcie się za siebie, jesteście na linii strzałów rakiet samonaprowadzających. Odwracamy się, a z tyłu za nami na wodzie tarcze takie, do których okręty wojenne strzelały. Powiem wam, to nie było już czasu wracać. I on dalej mówi, jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, za chwilę zostaną odpalone rakiety. Uciekajcie w górę, a to znaczy, że mamy od brzegu odbijać kolejne 20 mil morskich. Czyli, że czeka nas podróż wydłużona o kolejne 10 godzin. Wiecie, ta sytuacja to była taka mało komfortowa sytuacja. No dostać w okresie pokoju pociskiem i zatonąć, to takie by było trochę mało śmieszne. Odbiliśmy i potem widzieliśmy, jak to się odbywa. Byliśmy świadkami, jak strzelają na morzu. My już byliśmy poza linią strzału. Ale mówię to, bo to jest tak jak z tym okrętem, z tą łodzią, na której Pan Jezus był, tylko tam była pogoda. Bóg miał plan dla mojego życia i nie pozwolił mi zatonąć. Chociaż moja żona modliła się już wtedy i była bardzo spanikowana, bo nie wiedziała, czy wrócimy. Później zasięg telefonu jeszcze zniknął. Więc mieliśmy po prostu chwilę grozy. I tak wygląda nasze życie. Czasami stajesz na linii strzału i jest ono zagrożone.
Ale jeżeli zrozumiesz, że Bóg cię powołał, że Bóg cię zbawił, to On bierze odpowiedzialność za twoje życie. Od początku do końca, aczkolwiek potrzebuje naszej współpracy. Amen? Wiesz, możesz się zamartwiać. Ja mogłem wtedy, na tym właśnie w tej sytuacji, mogłem strasznie rozpaczać. O, jaki to jestem biedny, teraz na tym małym jachciku, a tutaj jak zaczną strzelać, o, co się stanie, co będzie. Prawda? Często tak się zachowujemy, kiedy przychodzą doświadczenia w naszym życiu. Amen? Przyjdą doświadczenia w waszym życiu, ale nigdy się nie poddawaj wtedy, kiedy one przychodzą, ale zatrzymaj się, nie bierz przykładu ze mnie, kiedy ja powiedziałem, wycofam się. Weź przykład z tego, co Jezus mówi w tym miejscu, a Pan Jezus powiada do nich, ej! Dlaczego się boicie? To co, że woda przelewa się przez naszą łódź? To co, że fale szaleją? Ja jestem z wami przecież. I powiedziałem wam, jaka jest moja wola, że was przeprowadzę od brzegu do brzegu. Amen? Więc jako człowiek wierzący nie bój się, że dzisiaj masz problem. Bo to jest tylko ta woda, która przelewa się. Ale jeżeli wierzę, to jeżeli wierzę, że Boża wola dla mojego życia jest prawdziwa i ja ją rozpoznałem, to ja nie muszę cofać się i nie muszę się bać, że teraz nagle zginę, nie wiadomo w jaki sposób. Amen? Nie wiem, jakie macie problemy. Wasze problemy po twarzach rozpoznaję. Ale reszty problemów nie rozpoznaję. Ale wiem jedno, że to, co dzisiaj zabiera ci pokój, Chrystus chce, żeby odeszło. To, co dzisiaj cię okrada z poczucia bezpieczeństwa, Chrystus chce, żeby uciekło. Nie mów, że nie potrafisz. Nie mów, że nie dasz rady. Nie mów, że to jest zbyt wielkie. Nie mów, że to ciebie przerasta. Nie mów, że nie potrafisz. Piękne pieśni dzisiaj śpiewaliśmy, które mówią, że On zbawia, On może, On chce. Amen? Dzisiaj wiele słów, które padło w czasie tego uwielbienia, było słowami, które były kazaniem, nauczaniem, słowem, które Bóg wkłada dzisiaj do naszego serca. Ja wiem, że ludzie wierzący mają problemy. Ja wiem, że ludzie wierzący przeżywają depresję. Ja wiem, że człowiek zmaga się z ciężarami. Ale dzisiaj mówię tobie, Bóg chce. Bóg chce cię z tego wybawić. Jeżeli Bóg ma swoją wolę objawioną dla twojego życia, to jeżeli przyjdą turbulencje, a z nimi przyjdą zwątpienia i przyjdą przeciwności, a może przyjdzie zniechęcenie, chcesz się wycofać, to zobacz, jakie są obietnice Boże i co Bóg mówi. Jezus wstał i uciszył morze. Po każdej sytuacji, w której uczestniczymy i która nas czasami okrada z poczucia bezpieczeństwa, przychodzi pokój. Przychodzi pokój. Chrystus wstaje i mówi pokój. Alleluja. Wróćmy do Tymoteusza jeszcze na moment. Bóg chce, abym ja był wybawiony. Bóg chce, abyś był uzdrowiony. To nie ja chcę, to Bóg chce. On to mówi. Bóg chce, żebyś się nie bał. Bóg chce, żebyś był uzdrowiony, zbawiony, wybawiony, żebyś był szczęśliwy. To jest Jego wola
dla Twojego życia. Kiedy myślisz o swojej chorobie, myśl o niej w ten sposób. Ona jest, ale to nie jest wola Boża. Bóg chce inaczej. Bóg chce inaczej. A w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, od 19 wersetu apostoł Paweł powiada tak, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Posłuchajcie dobrze tego fragmentu. Aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Wow. Bóg chce, abym był zbawiony. Bóg chce mnie stawić przed sobą. Bóg chce mnie stawić przed sobą jako świętego, niepokalanego, nieskalanego. Ale potrzebuję tylko, abym wytrwał w tej nadziei Ewangelii, tej dobrej nowiny, abym jej uwierzył. Może Twoim problemem jest brak pieniędzy i nie wiesz, co masz zrobić. I może się miotasz strasznie, może walczysz. A Bóg chce mnie przeprowadzić. A może masz lęk latać samolotami. Ale Bóg chce mnie stawić. Chce mnie doprowadzić do brzegu. Jako świętego, niepokalanego, nieskalanego. Wiecie, że to wyzwala to, co teraz mówię? Te słowa, które są zapisane w Piśmie, one pokazują, co naprawdę Bóg o mnie myśli, a co myśli o mnie diabeł. On mnie chce okraść z tego, ale Bóg nie. Dlaczego mam się bać? Bóg potrzebuje naszej współpracy. Byliście mu obcymi, mówi 21 werset, ale już nie jesteśmy obcymi. Więc ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Jeżeli się oprę na Ewangelii, to się nie oprę na świecie. Nie oprę się na swoim cielesnym życiu. Oprę się na tym, co mówi Bóg. Muszę sobie zdać sprawę, kto kłamie w moim życiu. Czy kłamie moje ciało, czy kłamie Bóg. Amen? Zawsze bierz Biblię w sytuacjach, kiedy masz problem, i uświadom sobie, że musisz podjąć decyzję, kto kłamie. I podejmując decyzję, odpowiadając na to pytanie, miej świadomość, że zawsze jesteś na przegranej pozycji, mówiąc, że to Bóg kłamie, bo Bóg nigdy nie kłamie. Amen? A więc jeśli Bóg nie kłamie, to co widzę kłamie, to moje ciało kłamie. To okoliczności mnie próbują oszukać. Bóg mnie przez nie przeprowadzi. Amen? Inaczej mówiąc, Pan Jezus powiedział im, słuchajcie, spokojnie, jest sytuacja pod kontrolą, ale rzeczywiście może szaleje. Wiadrami wylewamy teraz. A wiadra nie ma.
Pan Jezus tak nie powiedział. Pan Jezus powiedział, to prawda, szaleje. Bo powiedział to w momencie, kiedy uciszył morze, tak? Dał dowód temu. Ale ich zganił. Bo nie wytrwali w wierze. Powinni ją mieć, kiedy wsiadali do łodzi i zachować ją w trakcie rejsu. Aż kiedy wysiedli na drugi brzeg, powinni zachować wiarę opartą na Ewangelii, ugruntowanie i stali. Alleluja. Spontanicznie reagujecie. I co było w konsekwencji tego całego zamieszania na morzu? Jezus nadal z nimi był i uciszył łódź. Uciszył morze, a łódź się unosiła na spokojnej fali. Bracia i siostry, Bóg potrzebuje Twojej i mojej wiary, aby współpracować. Nie poddawaj się. Kiedy przyjdą nawałnice do Waszego życia, żyj zwycięskim życiem opartym na obietnicach Bożych. Na obietnicach Bożych, które są obietnicami wyzwalającymi nas. Ja dzisiaj, kiedy myślę o swojej przyszłości, już nie myślę o swojej przyszłości w kategoriach moich scenariuszy. Myślę o tym, że Bóg mnie powołał. Jeśli Bóg mnie powołał, i nie mówię tu o powołaniu pastorskim, mówię o powołaniu do życia w Bogu, to On dzisiaj moje życie strzeże. A ja muszę to uchwycić i zobaczyć. I dlatego powiem wam, jak macie na imię? Jak masz na imię? Przypomnij mi. Marek. Nie bój się. Jak masz na imię? O, Marek. Marek, nie bój się. Nie bój się. Andrzej, nie bój się. Nie bójcie się. Wsiądź do łodzi, w której jest Jezus. Jak spałeś dzisiaj? Dobrze dzisiaj spałeś? Alleluja. A co ci wczoraj powiedziałam? Że będziesz spał. Nie bój się. Dzisiaj też będzie spał. Jutro będzie spał. Tylko nie śpi za długo. Alleluja. Na noc będzie spał. Dobrze. W nocy pracuj, rano śpi. Dobrze. Okej. Okay. To niech twój zegar biologiczny śpi od rana do wieczora. Chwała Jezusowi. Kochani, ja jestem zachęcony, aby dzisiaj zachęcić was do tego, żebyście trwali w Bożej woli bez strachu. Trwali w Bożej woli bez lęku, bez obaw, bez takiego panikowania w życiu. Ugruntowani i oparci na Ewangelii Bożej. Nie boimy się. Chcę ci powiedzieć, nie bój się. Byłaś osobą, która bardzo często panikowała. Która bardzo często podejmowała w panice złe decyzje, a potem ponosiła konsekwencje tych decyzji. Zgadzasz się? Zgadzasz się. Dzisiaj Bóg do ciebie mówi, żebyś Jemu zaufała. I zanim podejmiesz decyzję, poczekaj. Nie podejmuj jej w strachu i w lęku. Alleluja. Kiedy Bóg mówi do nas, abyśmy się nie bali, to mówi dlatego, że On chce. I dlatego jeszcze raz wyznamy to na koniec. Który chce, abym ja był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry. Halleluja. On chce. On chce, abyśmy do poznania prawdy doszli i byli wyratowani, wybawieni. I dzisiaj to jest dobra nowina, bo dobra nowina przynosi dobre wieści. Amen.